A rozmowy w porannym programie w Telewizji Republika zaczynamy od piłki nożnej i od powołania Superligi. Niecały tydzień temu w nocy z niedzieli na poniedziałek poinformowano o tym, że Superliga powstaje. 12 z najbogatszych klubów Europy zdecydowały się powołać własne rozgrywki, ale już po dwóch dobach. No może Superliga nie została rozwiązana, ale większość uczestników tę Superligę opuściła i o tym porozmawiamy z naszym pierwszym gościem. Paweł Gołaszewski, publicysta sportowy, piłka nożna. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. O tym, jak piłka nożna jest ważna w życiu, świadczy chyba na moim przypadku to, że nic mnie tak już od jakiegoś czasu i w polityce, i w sprawach społecznych nie zbulwersowało, jak nagle ta zapowiedź powołania Superligi. Czy ten krok ze strony kilkunastu klubów można tak skrócić do jednego zdania, że bogaci chcieli stać się jeszcze bogatszymi? Myślę, że to jest trafione zdanie i lepiej bym tego nie podsumował. Co do tych, powiedzmy, co do zainteresowania Superligą, no to ja tylko dodam, że jak patrzę na liczbę wejść na nasz portal internetowy, to naprawdę Superliga w ostatnich dniach no po prostu pobiła wszelkiego rodzaju inne newsy, inne teksty. Uważam, że znacznie bardziej ambitne i lepsze, ale ludzi to bardzo zastanawiało, co się wydarzy, bo był taki strach, była taka obawa, że najlepsi zamkną się tylko w swoim gronie i po prostu będą grali tylko i wyłącznie między sobą, że my już nie doświadczymy, jak nie wiem, kilka lat temu przy Łazienkowskiej pojawił się Real Madryt, no to teraz już te, powiedzmy, te 15 klubów, bo docelowo tyle miała wynosić liczba klubów założycieli, no byłoby niedostępnych dla tych malutkich, w tym dla polskich klubów, dlatego no ja byłem od początku wielkim przeciwnikiem tego, chociaż mówiło się o tym od dłuższego czasu, ale ta wiadomość w niedzielny, bardzo późny wieczór, no tak no gruchnęła jak grom z jasnego nieba i byliśmy no mocno, mocno zaskoczeni tym wszystkim. Później w poniedziałek podtrzymanie przez Florentino Pereza, który był, może jest nadal, prezesem Superligi, że oni po prostu musieli podjąć tak radykalne kroki, ponieważ straty w pandemii no w tych największych klubach są gigantyczne, a nie wiem, minęło kilkanaście czy tam kilkadziesiąt godzin i hiszpańska prasa już podawała, że Real Madryt dogadał się z Davidem Alabą na 5-letni kontrakt, w którym gwarantuje mu zarobki na poziomie 20 milionów euro. To jak skoro jesteśmy przy Florentino Perezie, to ja chciałem zapytać, czy jakiekolwiek jest źdźbło prawdy w tej jego diagnozie dotyczącej futbolu, bo on powiedział, że Superliga powstaje dlatego, ponieważ popularność piłki nożnej spada i musimy ją podtrzymywać, musimy dać kibicom hitowe mecze, żeby dla młodych ludzi Superliga, oglądanie Superligi było czymś jak gra na PlayStation na przykład. To znaczy, to Mateusz Święcicki i Filip Kapica ze stacji Eleven gdzieś przedstawili jakieś badania przeprowadzone na tak zwanych milenialsach, czyli na osobach urodzonych w XXI wieku i zainteresowanie piłką nożną faktycznie zaczęło mocno, mocno spadać, a średnia oglądalność meczów no to nie jest już 90 minut, tylko niecałe 60, więc faktycznie ja spodziewam się, może nie za 10, nie za 15 lat, ale że za 20 kilka lat usiądziemy do dyskusji takiej, jak dalej ma wyglądać mecz piłki nożnej, bo nie wiem, ja się spodziewam czegoś takiego, że nie wiem, spotkanie może zostać podzielone na kwarty po to, żeby po pierwsze troszeczkę wprowadzić inne rozrywki dla widzów i dla telewidzów pomiędzy tymi częściami. I może będzie wyglądało coś na zasadzie show, to co mamy dzisiaj w NBA, to mamy, co mamy dzisiaj w NFL, że w tą stronę to będzie szło i po prostu futbol będzie jeszcze bardziej biznesowy i będzie jeszcze mocniej nastawiony po prostu tylko i wyłącznie na różnego rodzaju wpływy finansowe. Wróćmy jeszcze do Superligi, a swoją drogą to, że 60 minut oglądamy mecze, to ciekawe, czy pierwsze, czy ostatnie, bo może... Nie mam zielonego pojęcia. Ale wróćmy jeszcze do Superligi. Chyba najbardziej bulwersujące było nawet nie to, że maluczcy nie będą mieli dostępu, bo tam była jakaś pula zarezerwowana dla zespołów, które jeżeli będą dobre, będą mogły do tych najlepszych dołączyć. Ale najbardziej bulwersujące jest to, że ci założyciele nie będą z tej ligi mogli spaść w ogóle, czyli będą mieli mimo swojej sytuacji piłkarskiej, mimo swojej formy, będą mogli zawsze w niej grać. Chyba
Najbardziej żałosny przykład tutaj to przykład Arsenalu, klubu uwielbianego przez wielu za swój styl, ale klubu, który od dekady już chyba jest średniakiem i który nie zasłużył sobie ostatnio na boisku, żeby grać w Lidze Mistrzów. Tymczasem podpisując taką umowę, miałby zagwarantowane miejsce w gronie najlepszych. No to prawda, Arsenal to bardzo dobry przykład. Ale to też te pięć klubów nie było w ogóle wiadomo, czy to będzie na zasadzie eliminacji, czy po prostu nie wiem, kto będzie najwyżej w lidze. No weźmy na przykład z ostatnich lat, tak? Taki Ajax Amsterdam. Kto by się spodziewał, że drużyna z Holandii dojdzie, nie wiem, 2-3 lata temu do półfinału Ligi Mistrzów. Przecież to był skazywany kopciuszek na pożarcie. No, że jak wyjdzie z fazy grupowej, no to już będzie wielki sukces. A później gdzieś tam namieszał w fazie pucharowej, wyeliminował po drodze między innymi Real Madryt po fantastycznym meczu na Santiago Bernabeu. Teraz by tego nie było. Więc, ale ta Superliga to też ci tacy powiedzmy najwięksi piłkarscy fachowcy podkreślali, że to jest tylko taki delikatny pstryczek i wysłanie ostrzeżenia w stronę Europejskiej Federacji, w stronę UEFA, że zacznijcie się z nami liczyć, bo jak się nie będziecie z nami liczyć, to my sobie po prostu bez was też poradzimy. My nie potrzebujemy pośrednika, który będzie dysponował pieniądze z różnego rodzaju praw, bo my jesteśmy w stanie sobie sami te pieniądze zagwarantować, jeżeli tutaj nie będziemy się w stanie dogadać. No i po drodze po cichu został przepchnięty ten pomysł z nowym formatem Ligi Mistrzów. Delikatnie została rozszerzona ta formuła, ale jak to będzie wyglądało za 4 lata, to ten system szwajcarski, gdzie wszyscy trafiają do jednej grupy, ale każdy gra 10 spotkań, no dla mnie to jest jakieś pomieszanie z poplątaniem. Pojawiły się znowu gdzieś tam plotki, że najwięksi jednak z tych praw telewizyjnych znowu zarobią trochę więcej, więc ja uważam, że kluby założyciele Superligi ugrały swoje, czyli nie muszą się odłączać od UEFA, a UEFA i tak im zagwarantowała to, że będą zarabiali jeszcze większe pieniądze za to, co robią, więc ta różnica pomiędzy słabymi a wielkimi będzie się cały czas powiększała. No i oprócz tego, że ta Liga Mistrzów będzie wyglądać inaczej, Liga Europy też może się okazać być trudno dostępna dla Polaków. To będą jakieś trzecie rozgrywki właśnie takich średniaków europejskich i tam polskie kluby mają grać. Ale ja przeczytałem wypowiedź szefa Ekstraklasy, który powiedział, że ten nowy system paradoksalnie jest dużą szansą dla Polski. Jeżeli będziemy grać z tymi średnimi, pokażemy swoją wartość, to będziemy mogli rosnąć wyżej. To znaczy będziemy pracować na pewno na swój ranking, a wyższy ranking oznacza więcej miejsc w tych powiedzmy pierwszych dwóch pucharach i na to trzeba zwrócić uwagę. Ja widziałem w ogóle, nie wiem, 4 albo 5 tygodni temu takie przykładowe zestawienie, jak dzisiaj by wyglądała ta UEFA Conference League i no wśród drużyn, które by tam grały, będzie wielki Liverpool, tak, który dzisiaj jest gdzieś tam dalej w lidze angielskiej, w Premier League. I naprawdę te drużyny to nie był trzeci świat, to nie były, nie wiem, mistrzowie, nie byli mistrzowie Kazachstanu, mistrzowie Azerbejdżanu, Mołdawii i tak dalej. To były naprawdę poważne, solidne europejskie marki. Liverpool mi się najbardziej rzucił w oczy, więc jeżeli mistrz Polski dzisiaj będzie w stanie dojść do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów, to już wtedy ma zagwarantowany start w fazie grupowej tej właśnie Ligi Konferencyjnej, czy tam Ligi Konfederacji, jak to się mówi jeszcze na polskie, to chyba nie zostało tak dobrze przetłumaczone. Więc no, nie będzie to na pewno trzeci świat. Będzie po prostu to rozszerzenie tej formuły pucharowej, kolejna szansa na to, żeby pokazać się w Europie i budować swoją markę. Mam wrażenie, że dla osób, które nie interesują się piłką nożną, weszliśmy na bardzo skomplikowane obszary. Więc na koniec jeszcze chciałem zapytać, czy ta cała awantura z Superligą pokazała wielką siłę kibiców piłkarskich? I to też, a nawet przede wszystkim kibiców tych najsilniejszych drużyn, którzy stwierdzili, że mimo, że mają taki przywilej, że oglądają no, co 2 tygodnie na własnym stadionie mecze Ligi Mistrzów, oglądają gwiazdy, oglądają najlepszych, to oni sobie nie wyobrażają takiego ryzyka związanego z piłką nożną, że możesz czasem przegrać, że możesz wypaść z tej elity, że oni pokazali, że futbol to nie pieniądze. To znaczy to zjednoczenie się kibiców było naprawdę takie bardzo, bardzo imponujące i nic tylko trzeba bić brawo za tą tak stanowczą i bardzo szybką reakcję, bo to nie było na tej zasadzie, poczekajmy, zobaczmy, tylko pojawił się komunikat i kolejne grupy kibiców, kolejni piłkarze, kolejni eksperci, kolejne telewizje zaczynały przeciwko temu taki no, dosyć mocny i stanowczy protest. Gdzieś w poniedziałek pojawiła się
wypowiedź jednego, cytowana przez Sky Sports, przez jednego z właścicieli czy z szefów klubów Premier League, które dołączyły do Superligi, oczywiście bez nazwisk, oczywiście bez nazwy klubu, i w tej wypowiedzi można było jasno wyczytać, że nas nie obchodzi dzisiaj zdanie kibiców, nas dzisiaj nie obchodzi zdanie mediów, nas obchodzą tylko pieniądze, my toniemy w długach przez pandemię, nie jesteśmy w stanie generować takich przychodów, jakie generowaliśmy jeszcze półtora roku czy dwa lata temu, i dlatego musimy szukać jakiejś furtki, i nie za bardzo liczymy się z tym zdaniem kibiców, tak to mniej więcej brzmiało. Ale po tych naprawdę silnych protestach, po tym, co się działo przed meczem Chelsea, przecież samo spotkanie Premier League zostało opóźnione przez protesty kibiców, którzy nie chcieli wpuścić piłkarzy na stadion. Spotkanie zaczęło się 10 albo 15 minut później, więc to pokazało no, taką wielką siłę tego piłkarskiego społeczeństwa i chyba to, że dzisiaj ogólnie społeczeństwo światowe nie jest jeszcze gotowe na taki ruch jak Superliga. Nie jest jeszcze gotowe na powstanie takiej ligi, jaką mamy chociażby, nie wiem, w Ameryce, tak? Bo w MLS też nie mamy spadków. Zobaczmy na Davida Beckhama, który dopiero wystartował z nowym klubem, a już gra w najwyższej lidze amerykańskiej. No u nas, nie wiem, z polskiego podwórka przykłady Brookbet, Termaliki Nieciecza, czy teraz Wieczystej Kraków, gdzie te pieniądze były też, albo są olbrzymie cały czas. No jednak mimo wszystko te drużyny muszą się piąć od najniższych szczebelków do tej ekstraklasy czy do pierwszej ligi. A w Ameryce wystarczy, że masz pieniądze, wykupujesz miejsce, sprowadzasz dobrych zawodników i grasz z automatu, więc no, piłka idzie cały czas niestety w stronę komercjalizacji, więc ja uważam tak czy siak, że Superliga będzie tylko i wyłącznie kwestią czasu. I nie zdziwiłbym się, jeżeli by na przykład została rozgrywana pod szyldem UEFA. A na koniec jeszcze bardzo krótko. Robert Lewandowski wraca do gry. Czy te dwa miesiące mu starczą, żeby, no z naszego punktu widzenia to najważniejsze, żeby osiągnąć najwyższą dyspozycję na Mistrzostwach Europy? No znając Roberta, myślę, że o jego dyspozycję powinniśmy być spokojni, bo on nawet w trakcie rehabilitacji to pracował na 150%, więc dojdzie do formy i nie zdziwię się, jeżeli za 5 tygodni będziemy rozmawiać o tym, że wyrównał lub pobił rekord Gerda Millera z liczbą 40 goli w jednym sezonie. Dzisiaj traci do legendarnego Niemca tylko 5 trafień. Co prawda ma tylko 4 kolejki do rozegrania, ale patrząc na jego formę w 2021 roku, to raczej jestem o ten wynik spokojny. Można się spodziewać czasem nawet, że i 5 goli w jednym meczu da się strzelić. Dziękuję bardzo za rozmowę. Paweł Głaszewski, Piłka Nożna, był naszym pierwszym gościem, a za chwilę zmieniamy temat. Będzie o historii, będzie o rzezi Ormian. 24 kwietnia to dzień pamięci o ludobójstwie Ormian.